Cześć, z tej strony Kuba Watral, witam wszystkich w Strefie Miedzi. Dzisiaj naszym gościem jest Wiktor Pleśniarowicz. Cześć Wiktor. Cześć, witam wszystkich. Chciałem powiedzieć na początku, że gościmy znowu przedstawiciela młodego pokolenia, ale w zasadzie trener Skrobacz tak nam odłodził kadrę, że wyjątek stanowią gracze powyżej 25 roku życia. Czy dla Ciebie jako tak młodego gracza to jest fajna sytuacja, gdzie większość to w zasadzie rówieśnicy? Czy może jednak trochę doskwiera brak takich doświadczonych starych lisów, od których można czerpać wiedzę i doświadczenie? No to fakt. Teraz u nas w szatni jest dużo tych młodych zawodników, aczkolwiek no wiadomo, nie brakuje też tych doświadczonych. Jest Zielu, Gary, Marcin Biernat, więc na pewno cały czas jest się od kogo uczyć. A to, że jest tylu nas młodych, to też jest fajna sprawa. Bardzo dobrze czuję się w takiej szatni i myślę, że to tylko na plus. Mm-hmm. No chociaż ty w zasadzie na tak młodego zawodnika, no bo kończysz w tym roku za niedługo 20 lat dopiero, no ale trochę już doświadczyłeś, no bo trenowałeś już z pierwszym zespołem Lecha. W zeszłym roku byłeś na wypożyczeniu w młodzieżowym zespole Romy. Teraz jesteś u nas. No jak na takiego młodzieniaszka, całkiem niezłe doświadczenie. No dokładnie. Z pierwszym zespołem Lecha miałem okazję zacząć trenować dosyć szybko, bo tam zacząłem pierwsze treningi, jak miałem 16 lat bodajże. Więc wtedy ten przeskok taki, jak na początku oglądałem tych zawodników typu Jeftić, Trauka, Tiba w telewizji i później wyszedłem z nimi na boisko, no to było mega przeżycie. No i później tak, ten wyjazd do Rzymu. Uważam, że gdy nadarzy się okazja taka, jaką ja miałem, to należy z niej skorzystać, a skorzystałem i bardzo się teraz z tego cieszę. Mm-hmm. No właśnie, cofnijmy się właśnie półtora roku wstecz, koniec okienka transferowego, dostajesz wiadomość od swojego menedżera, żebyś pilnie oddzwonił. Odzwaniasz, dowiadujesz się, że Roma jest zainteresowana twoim wypożyczeniem. Podjąłeś decyzję bez wahania? No dokładnie, już wtedy przez ten telefon powiedziałem do niego i teraz mogę zacytować, robimy to. Mhm. Więc ja naprawdę się długo nie zastanawiałem. Po tym telefonie mój agent już zaczął działać i generalnie kluby się musiały tylko dogadać. Mhm. Z mojej strony nawet dopiero po fakcie gdzieś tam zadzwoniłem do taty, do mamy, powiedziałem im jaka jest sytuacja, ale powiedzieli, że jak czuję, że chcę, no to co innego mogą mi doradzić. Jasne. No, żal by było nie skorzystać, no bo tak z perspektywy, no niestety no, pandemia koronawirusa troszkę skróciła twój pobyt w Rzymie, no ale chyba całość zaliczasz na plus. Nie, no tak jak już wielokrotnie mówiłem, cały wyjazd zaliczam na plus, szukam tylko plusów, które mogłem wynieść z tego pobytu we Włoszech i naprawdę bardzo się cieszę, że miałem okazję tam spędzić ten czas. Mhm. Jakbyś mógł tak, nie wiem, dosłownie w kilku zdaniach opowiedzieć, jakie największe różnice dostrzegasz między takim polskim systemem szkolenia a włoskim? No wiadomo, nie odkryję tutaj Ameryki, jeśli powiem, że we Włoszech, no to katuje się tą taktykę. Mhm. W tygodniu przez 4 dni praktycznie, no to trenowaliśmy taktykę na całym boisku, plus dodatkowo my obrońcy zawsze chodziliśmy na początku treningów na swoją połowę i gdzieś tam cały czas to ustawienie się w polu karnym w stosunku do przeciwnika, cały czas to trenowaliśmy i wydawać się może, że to są takie podstawy, które już generalnie każdy powinien znać, mhm. ale tam to wszystko się właśnie opiera na tych podstawach, żeby je udoskonalać, żeby może dążyć do perfekcji w tych podstawach, okay. i później wtedy można to rozszerzać gdzieś dalej i myślę, że to taka największa różnica pomiędzy tym, jak było we Włoszech, a tutaj w Polsce. Okej. Okay. A tak poza piłkarsko, to co najbardziej się podobało we Włoszech? Ludzie, klimat, kuchnia? Tak, no na początku jak tam poleciałem, no to mega wrażenie zrobili na mnie właśnie ludzie. Mhm. To jak ciepło mnie przyjęli, jak bardzo chcieli pomagać, to naprawdę było bardzo miłe i mega fajne uczucie.
No i drugi aspekt, no to właśnie ta kuchnia włoska. No mogę szczerze powiedzieć, że gdzieś tam jest to teraz moja ulubiona kuchnia. Te makarony tam, czy nawet pizza, no to no bardzo, bardzo dobre. Okej, czyli przepalasz później na treningu po prostu. Tak. A coś jeszcze ci zostało po powrocie z Włoch? Nie wiem, jakieś właśnie, czy podejście do pracy, albo język, może, albo wiem, że się zacząłeś uczyć. Uczysz się dalej? Tak, tam podczas pobytu we Włoszech miałem lekcję z panią z Polski przez Skype'a. Cały czas staram się uczyć tego języka gdzieś tam, żeby tego nie zapomnieć. I w różny sposób, czy to przez oglądanie seriali, filmów, gdzieś tam sobie odpalam czasem właśnie napisy włoskie i gdzieś tam zatrzymuję sobie, coś tłumaczę, czy słucham muzyki włoskiej, żeby cały czas mieć ten kontakt z tym językiem, żeby go nie zapomnieć. A podejście do pracy, Zawsze byłeś pracowity, to też często tak, podkreślasz. myślę, że nic specjalnego stamtąd nie przywiozłem, bo generalnie zawsze gdzieś tam lubiłem sobie zrobić coś dodatkowo. Jedyne co, no to właśnie jakieś nowe ćwiczenia, czy coś w tym stylu, to tak, to czasem kontynuuję tą pracę. A jakbyś jeszcze mógł powiedzieć, to też tak pod kątem Włoch, ale też pod kątem twojego czasu wolnego, co na przykład w czasie wolnym tam robiłeś we Włoszech? No tam we Wiadomo, Włoszech. architektura, Rzym, Tak, nie no, jest na co jak patrzeć. się poszedłem pozwiedzać właśnie, czy to z chłopakami, czy jak rodzina do mnie przyleciała, to za każdym razem, kiedy przychodziłem po Rzymie, obok Koloseum i różnych tych zabytkach, no to za każdym razem robiło to mega wrażenie, nieważne ile razy się to już widziało. Więc tak, na pewno to zwiedzanie w wolnym czasie było bardzo pożyteczne i generalnie tam jest taka, nie wiem czy zasada, ale tak się przyjęło, że tam dwa razy w tygodniu całą drużyną na przykład chodzi się na kolację. No i gdzieś tam ta integracja zachodzi właśnie w ten sposób, że wszyscy wychodziliśmy sobie na kolację. A włoska piłka? Śledziłeś może, albo śledzisz dalej? Tak, śledzę cały czas, mam ustawione przypomnienia na Frescorze, jak gra Roma czy inne kluby, więc cały czas śledzę. Jak No, mam okazję, to oglądam. teraz całkiem nieźle sobie radzą. W ogóle tam duży ścisk się zrobił. Tak, duży ścisk. No, ostatnio właśnie Roma trochę przygasła, ale no, mam nadzieję, że to chwilowo tylko i Jasne. wrócą na dobre tory. Wspomniałeś też właśnie o serialach, że czasem czy z włoskimi napisami, czy może włoskie, to właśnie. Tutaj też często pytamy chłopaków z drużyny, co robią w czasie wolnym. To z ostatnich nowości. Z ostatnich nowości, z nowości, może nie z nowości, ale zacząłem ostatnio właśnie włoski serial Suburra. A taki mój ulubiony, czy tam mój faworyt, no to na pewno The Punisher i Skazany na śmierć. To takie seriale, które naprawdę są w moim klimacie, że tak powiem. Okej, to Skazany na śmierć już wiele lat temu, Tak, ale tak, tak. wciąż trzymał napięcie. Dokładnie. No i Punisher wiadomo, to Marvel. Polecamy bardzo Punishera, bo robi robotę. A z innych rozrywek? Poza serialami? Muzyka, książka? Coś ci tam wpadło ostatnio? Tak, ostatnio z Twój. książki, generalnie jak czytam książki, to lubię czytać, no wiadomo, albo o sportowcach, albo takie o rozwoju osobistym, które gdzieś tam mogą mi pomóc. I ostatnia książka, która mi wpadła, jeszcze nie zacząłem, ale na pewno zacznę, no to Moc pozytywnego myślenia. Gdzieś tam czeka aż ją zacznę i co, no nie będę tutaj jakiś oryginalny, bo wiadomo, że lubię sobie też pograć na konsoli z chłopakami w wolnym czasie, gdzieś tam się odciąć od tego wszystkiego, co jest na co dzień i Często myślę, że grasz? tak. Głównie FIFA albo PS, Właśnie czy nie, nie? FIFA nie. FIFA mnie bardziej stresuje niż relaksuje, że tak powiem, i w Call of Duty gram z Okej. chłopakami. O, no to jakaś miła odmiana, bo ostatnio był u nas Maki i
też wspomniał, że nawet Call of Duty może też, ale głównie chyba, że gra w Countera. Tak. No w Countera właśnie też czasem odpalę, ale taka główna gierka, w którą teraz gram, no to właśnie Call of Duty. Mhm. Ja zapytam cię jeszcze o ten aspekt taki psychologiczny. Wspomniałeś o rozwoju osobistym. Przykładasz jakoś do tego większą wagę, bo muszę przyznać, że właśnie pomimo tak młodego wieku, to mam wrażenie, że emanujesz spokojem. No, też tutaj tak poza boiskiem, ale mam wrażenie, że na boisku też nie masz tak, że się palisz, tylko po prostu jesteś spokojny. Czy to jest efekt właśnie, nie wiem, jakiejś pracy takiej na co dzień? Może nie tyle co pracy, ale takiej pewności siebie razem z pokorą. Mhm. Myślę, że to jest takie połączenie, które daje właśnie ten spokój. I no, ja się tylko mogę cieszyć, że mnie tak i wy odbieracie, i może gdzieś kibice, więc to mnie cieszy. I myślę, że to na pewno te książki, które przeczytałem, czy gdzieś tam jakieś sesje, czy tam kiedyś w przeszłości z psychologiem, czy sportowym, no, gdzieś tam wpłynęły na pewno na to. I no nic, tylko się cieszyć. No a jakbyś miał powiedzieć, teraz ostatnio właśnie Iga Świątek zasłynęła tym, że mocno właśnie kładzie bardzo duży nacisk na tą pracę z psychologiem i widać tego bardzo dobre efekty. Uważasz, że właśnie w piłce też się tak powinno kłaść troszkę, wiadomo, no praca na siłowni i na boisku, na treningach jak najbardziej, ale że jednak kłaść troszkę też większy nacisk na ten aspekt psychologiczny. No myślę, że głowa tutaj odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o aspekty nawet boiskowe. Mhm. Tylko, że teraz ilu zawodników, tyle charakterów, tyle, że tak powiem, podejść do tego i jeden zawodnik potrafi sobie radzić sam z jakąś trudną sytuacją, drugi będzie szukał pomocy, a trzeci coś zrobi i od razu o tym zapomni, więc no, tak jak mówię, każdy musi znaleźć swoją drogę w tym wszystkim i myślę, że tak to powinno działać. Okej, okay. Czyli ty ją na razie odnajdujesz? Tak, na razie tak. Wiem, z czym się dobrze czuję i co mi pomaga, więc... Super. Wiktor, jesteście po już dwóch obozach przygotowawczych. Za moment zaczynamy rundę wiosenną. Jak forma? Tak ogólnie, jak się czujesz? Czuję się dobrze. Wiadomo, teraz ten okres był dosyć ciężki, szczególnie obóz w Szamotułach, więc to zmęczenie się nawarstwiło. Aczkolwiek no, teraz mamy 2 tygodnie do ligi, więc myślę, że będziemy łapać więcej tej dynamiki i tej przysłowiowej świeżości. Więc myślę, że forma będzie na pierwszy mecz jak najwyższa. Okej. Poza meczem ze Ślęzą Wrocław, reszta sparingów na zero z tyłu, więc tobie przede wszystkim jako obrońcy tego życzę, żeby takich meczów jak najwięcej w najbliższej rundzie. Dziękuję bardzo. Dzięki.